Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmina. Jadę zaraz, w sensie nagrywam kolejny odcinek zaraz po poprzednim. Jak wspomniałem w poprzednim, nie mam zamiaru pomagać ani Jejwinowi, ani Zygfrydowi. Ja jestem w swojej własnej sprawie i nie mam zamiaru się mieszać w te ich tutaj potyczki. Idę do druidów teraz, zapłacić im te 500 orenów, ile mam kasy, 474 700. Idę zapłacić im te 500 orenów, żeby wywołali burzę, no bo muszę w końcu ruszyć, kurde, z jakimś zadaniem. Jak będę tak szczędził te pieniądze, to do niczego nie dojdę w końcu. No a Kalkstein obiecał 1000 orenów za otwarcie wieży, więc... No zwróci mi się koszt wywołania burzy i koszt kupienia sefiry od Loy Vardena. Dobrze idę? Tak mniej więcej naokoło? Dobrze. No więc wyjdę na zero. Ja mam nadzieję, że gdzieś po drodze coś... O, to wiwerny, ale nie, na wiwerny nie idę. Także zwróci mi się ten 1000 i mam nadzieję też, że coś zarobię i w końcu sobie tą lepszą kurtkę kupię. Jeszcze chciałbym sobie jakiś lepszy miecz załatwić, ale nie wiem, czy do tego dojdzie, czy będzie mnie stać na takie udogodnienia aż. A fajnie by było też tego wilka dorwać, który gdzieś tu grasuje. Czy oni mają ognisko? Powinni mieć. Tam są wilki, ale to są zwykłe wilki. Nie, ognisko jest chyba gdzieś przed tym całym gajem druidów. Ale dobra, to... Albo nie. Nie mogę się zdecydować. Pójdę najpierw do tego ogniska, przemedytuję sobie do wieczora. Gdzie tu jest ognisko? Tu jest ognisko. Ci siedzą przy zgaszonym. O, nowy talent. Medytuję sobie do wieczora i sprawdzę, czy ten wilk się pojawił. Mamy sobie... Powiedzmy tak. I nowe talenty. O, już jeden srebrny, trzy brązowe. Szybko, szybko. Siła, zręczność. Wytrzymałość. Inteligencję mam chyba na maksa, co? Tak. Inteligencję mam maksymalnie. Ze zręczność nie. Z wytrzymałości, odporność na zatrucie. Nie, tu na razie nic nie chcę. Jak tam style? Na potwory całkiem nieźle. Tu widzę, że tego nie mam. Przeciwnik jest oślepiony, no ja przeciwników nie mam jak oślepiać, bo oślepia się petardami. A ja nie używam, to weźmiemy sobie tak. Albo nie, na razie tutaj. Parowanie plus 10. Działa tylko, gdy Geralt jest pod wpływem alkoholu. Aha, no to też raczej nie. Parowanie plus 10 niech będzie. Zręczność. Bohater jest w stanie odbijać strzały, jeśli ma dobyty miecz. I parowanie też plus 10. I wytrzymałość, odporność na zatrucie plus 50, korzystanie z miejsc mocy, inteligencja, to tak już mówiłem, nie. O, może Quen? Niech będzie. Aha, i jeszcze mam jeden srebrny. No to wrzucimy sobie w zręczność. Dobra, to tyle. Jakieś eliksiry? Alchemia, coś tego? Wydaje mi się, że nie. Mam jakieś tam eliksiry. Dobra, to na razie tyle. Medytacja, zobaczymy, czy jest ten wilk. Jak go nie ma, no to trudno. Kiedyś się pojawi. Bo na pewno nie będę chciał przechodzić do następnego rozdziału, zanim się z nim nie rozprawię. Dziwne oświetlenie jest. Wszystko rośnie. No, na pewno nie będę chciał przechodzić do następnego rozdziału, zanim się nie rozprawię z tym wilkiem, no bo to jest jednak całkiem sporo pieniędzy za niego, więc głupio by było nie skorzystać. No on się właśnie lubi pojawiać gdzieś tutaj w okolicy, gdzie są te wilki. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja pamiętam, że gdzieś tutaj go zabijałem. Może on nie ma jednego stałego miejsca pojawiania się, tylko jakoś losowo gdzieś na bagnę, więc no może kiedyś na niego trafię. Dobra. To wracamy do druida w takim razie. O Jezu, zgubiłem się już. Nie, w tamtą stronę. Wracamy do druida, wywołać burzę i lecimy załatwić golema i nie wiem co potem. Zobaczymy co dalej będzie. Potem pewnie będę musiał te
Zefiry dorwać. Jakoś. No to tak, to piątą ma Leuwarden, szósta jest w ołtarzu Melitele. Gdzie są pozostałe Dobranoc, cztery? Wiedźminie. To dobranoc. Dobranoc, Wiedźminie. No, tośmy sobie fajnie pogadali. Czyli znowu muszę iść przemedytować do rana, bo druid chociaż nie idzie spać, to mówi mi dobranoc. Okej, a sprawdzimy jeszcze, co mają w tych koszach. Nie wiem, czy to żołnierze tutaj przynieśli, czy to jest krowie mleko, woda w butelce. Tutaj. Chleb i kurczak, dobra. No to w takim razie medytacja do poranka, bo druidzi nie chcą ze mną rozmawiać. Może wilk się pojawi, może nie. Nie będę na pewno szedł teraz sprawdzać. Załatwimy tą sprawę z golemem tylko. No nie wiem, utknąłem w tym śledztwie. Nie wiem z której strony to ugryźć, żeby jakoś dalej ruszyć, żeby na przykład uniewinnić Talara i tak dalej, tą całą resztę. Ale zobaczymy. Słucham cię, Wszystko wędrowcze. musi na pewno wyjść kiedyś. Dobra. Skoro jesteście do... To Nie przeklikamy, bo mówię to już im było. oczy. Pięć to za dużo. Dobra, masz. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. No dawaj, dawaj. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Jakich postumentów? No chodzi mu to o te obeliski, które są porozstawiane na bagnach dookoła, ale zapytajmy. Jakich postumentów? Na cmentarzysku golemów znajdują się trzy postumenty. A nie, jednak co innego. Może je aktywować każdy, kto liznął odrobinę magii. Czysta lekkomyślność. Służą do przywoływania piorunów. Znam się trochę na magii. Mógłbym użyć postumentów do obudzenia golema? Na szczęście ten nienaturalny stwór stoi poza zasięgiem postumentów. Tego by jeszcze brakowało. Eksperymenty z siłami natury mogą się skończyć jedynie nieszczęściem. Jak można aktywować postumenty? Już cię korci. Wystarczy ich dotknąć z intencją przyzwania burzy. Na twoim miejscu nie robiłbym tego, bo wystarczy odrobina nieuwagi i możesz zginąć od pioruna. Będę uważał. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów. Będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół Wiedźmina, druidzie. Dobra, no to będzie dość specyficzna walka z bossem i nigdy nie pamiętam, jak ją dokładnie rozegrać. Ale myślę, że sobie przypomnę. Dobra, mam iść teraz na cmentarzysko golemów, chciałem powiedzieć druidów, ale no tak nie do końca. Tutaj w prawo, w lewo znaczy się. Chyba się obejdzie bez tego przeszukiwałem. Ciężko stwierdzić. Bez przeciwników się chyba obejdzie. Dobra, to jest faktycznie cmentarzysko. Są tutaj te golemy. Zakopywane i niepozakopywane. Jest golem, jest i pylon. O tych postumentach mówił druid. Ja sobie zrobię szybki zapis. Bo no nie pamiętam jak ta walka dokładnie ma wyglądać. Gdzie ten odgromnik jest? Dobra, cyk. Jego trzeba załatwić właśnie jakoś aktywując te pylony. Nie wiem, czy on się już obudzi. Tak. Ja teraz będę musiał jakoś włączać te pylony, żeby to golem obrywał piorunami, bo ja mieczem to nie jestem w stanie mu nic zrobić. Ale Geralt i tak go wyciągnął. Dobra, jedziemy. O, już dostałem w twarz. Dobra. Muszę pokonać golema. I on chyba musi. Ją muszę aktywować wszystkie trzy. I on musi się znajdować. Ała. Nie o to mi chodziło. Pijemy jaskółkę. Jedziemy jeszcze raz. Ja muszę aktywować wszystkie trzy i on musi się znajdować w środku chyba. Więc przyda mi się troszeczkę szybciej biegać.
I cyk. O, i oberwał, proszę bardzo. No i tak to trzeba robić. Tylko nie wiem, czemu za pierwszym razem to ja dostałem z pioruna, a nie on. Dobra, troszeczkę nie od tej strony go zwabiam. Ale dobra, niech wyjdzie z nich i... Czemu on naokoło idzie? Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chyba wie, co się szykuje po prostu. Okej, i teraz powinno się udać. Dobra, dostał. Jeszcze chyba raz. Jeden. No, to jednak szybko sobie przypomniałem, o co tutaj chodzi. Bo mieczem chyba nie da się go załatwić, tak mi się wydaje. Drugi. I żeby na pewno był między nimi. Trzeci. Nie, tamte zgasły. Coś nie pykło. Ale myślę, że już go mam. A, tylko znowu nie od tej strony ten pylon. No i załatwiony. Pięknie. Dobra. Sefira z Golema. O, proszę bardzo. Obsydianowe serce Golema. Strażnik wieży załatwiony. Mam już 5 sefir, zostało jeszcze 5. No tak. Jedna jeszcze u Leyvardena, jedna u Melitele. To jest już 7, gdzie następne 3 nie mam pojęcia. Co mam do zrobienia jeszcze? Tropów na własną rękę, gra w kości, podejrzani, to z tym nic nie zrobię, poszukiwany sekcja. Aha, tą sekcję zwłok jeszcze muszę zrobić. No dobra. Szczur? Czas wrócić do Kolmana po zapłatę. No właśnie, że ten Kolman się nie pojawia jak na złość w karczmie. Śledztwo ruszy na obrót, dopóki nie przeprowadzę sekcji. Wdzięczność grabarza. Błąkana owieczka. A, już wiem. Już wiem, kiedy wszyscy się okażą niewinni. No, dobra, po sekcji zwłok. Okej, to ja wracam jeszcze, no jak już jestem na tych bagnach, to ja bardzo chętnie bym załatwił tego wilka. Żebym nie musiał się tu wracać później. Więc, no nie wiem, pójdę zobaczyć, czy jest teraz. No jak go nie ma, no to nie wiem, spać znowu, znaczy medytować i znowu tu wracać. Też mi się tak trochę nie uśmiechał. Dużo czasu widzę idzie na to. Teraz chyba nie ma nawet zwykłych? Nie, są zwykłe wilki. No ale tam go nie ma, bo on powinien mieć ma jakieś imię, jak każdy z tych potworów. Takich silniejszych. No ale nie widzę go niestety. Może w ogóle tutaj go nie ma. No chyba, że faktycznie on się pojawia po prostu w losowych miejscach na bagnach. Dobra, to nie będę tutaj tracił czasu, tym bardziej, że nie mam go za dużo. Wracam w takim razie do Wyzimy. Bo na bagnach już nie mam nic więcej do roboty. Nie wiem, czy Kalksteinowi mam powiedzieć o tym golemie, czy nie? Chyba nie. No i nie mam wpisów w dzienniku, żeby mu mówić. Dobra, to ja zrobię tutaj cięcie, nie będę was męczył tą przebieżką przez bagna, chyba że pies się, znaczy wilk się znajdzie, to wtedy go załatwię. I zobaczycie co i jak, a jak nie, no to widzimy się... Gdzie się możemy widzieć? U Kalksteina, a jak u Kalksteina nic nie będzie, to uszani. To no, w każdym razie gdzieś w zimie. Do zobaczenia. Widziałeś gdzieś Kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać, zapłacimy hojnie. Przyszedłem do karczmy zobaczyć po pierwsze właśnie czy jest Coleman, a po drugie chciałem kupić jakiś owoc od kelnerki. Niestety go nie miała, mówię, zagadam jeszcze z karczmarzem i okazuje się, że była całkiem Bywaj. ciekawa opcja dialogowa odnośnie Colemana. I wiem, że muszę iść na groble wieczorem, aby się z nim spotkać. No więc jak już tu Siamaś, jestem, znowu przegadał. to Co ta? odpoczywamy. 5 orenów.
Odpoczywamy sobie do wieczora, idziemy na groble i później pójdziemy jeszcze do Szani. I myślę, że załatwimy te dwie sprawy. Mam nadzieję, w miarę szybko i sprawnie. Ale wydaje mi się, że gadałem wcześniej z karczmarzem, już jak Kolmana szukałem i nie było tej opcji dialogowej, więc... No, może mi się tylko wydaje. Ale cieszę się, że się wyjaśniło, że to nie jest żaden błąd, że ten Kolman się nie pojawia. I uda mi się zrobić to zadanie. I dodatkowo powiedział, że jak się czegoś dowiem, to mam tu wrócić i też dostanę za to nagrodę, więc... to jak czuć pieniążki, to ja bardzo chętnie. Dobra. Mam nadzieję, że taki wieczór wystarczy, żeby go tam spotkać. No i właśnie, wieczorem też dużo razy chodziłem po grobli i też Kolmana nie było. No ale pewnie musiałem... musiałem przegadać ten dialog, żeby Kolman się tam łaskawie pojawił, więc... Na szczęście to nie jest daleko. Z detektywem chyba nic nie mam więcej do pogadania, nie? On powiedział, że zniknie na jakiś czas czy coś takiego? Nie pamiętam. No w każdym razie nie mam żadnego wpisu w dzienniku, że mam pogadać z detektywem. Zapomniałem włączyć stopera. Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji, nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie. Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. No. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków Salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Chyba ja. Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. No, to chyba moja sprawka. Szczur. Jeśli chcę wydać Kolmana, muszę iść do karczmarza. Powiem Vincentowi, że mam dowód jego niewinności. O, to super. To coś jeszcze? Nie, to wszystko. Mogę z nim jeszcze pogadać? Wie. Powiedz mi o działaniu Fistechu. Handel, aha. Działanie Fistechu mnie nie interesuje. Chcę go wydać. Nie, no jak próbuję rozpracować Salamandrę tak samo jak ja, no to nie będę go wydawał. Ja też działam nie do końca legalnymi sposobami, więc nie ma sensu. Pójdę tylko do Vincenta. A nie, jest wieczór, to go nie będzie. Bo on wieczorami znika. No dobra, ale muszę mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że taka opcja dialogowa się pojawiła. Dobra, to idziemy jeszcze do Kalksztajna, bo jest po drodze. Do Szani. Znaczy, zależy jaką drogę bym obrał, ale obrałem taką, że akurat jest po drodze. I jest na dole, dobra. Też nie wiem, czy mam z nim coś do pogadania, czy nie. O tym golemie nie. No dobra. Bywaj. To idziemy do Szani w takim razie, tylko nie wiem, czy mi się uda tam przejść. O tej babeczki znowu, zależy co będzie chciała. Jak będzie chciała alkohol, no to jej dam. Jak nie, no to nie. A ja mam w ogóle jakiś mocniejszy, jakiś... Co to jest? Serce golema, notatki zawierają... O, to muszę przeczytać. I sobie zrobić, bo mam już serce golema. Żołnierski bimber, o. Jak będzie chciała, to jej dam. Ale zrobię sobie zapis. Bo są trzy różne opcje, które mogą mi się odpalić. I co muszę je dla niej zrobić, żeby mógł przejść. Jedna z nich to jest taka, że będziemy razem pić, a potem ona mnie wywali, bo jestem pijany, więc... Chyba, że od razu mnie zaprosi na górę? O! A, witaj, złociutki! Zapraszam na górę! No, to jednak się udało, dobra. Szani, jest, super. Mam sprawę? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. To. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy.
Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. No ale przecież ciała nie ma na cmentarzu, wygadałem z grabarzem. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Powinienem porozmawiać z ludźmi, którzy prowadzili już dochodzenia, albo poczytać książki. Tak? No dobra. Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Przepraszam. Dobra, to już widzę, że ta opcja dialogowa była na szaro, więc... nie musimy... A czy ja mogę się w niej... Tak. Przekinać? Mogę, no to dobrze, bo wieczorem już nie mam nic do załatwienia w takim razie, więc do rana. Godzinka dłużej. I do Vincenta w dwóch sprawach, znowu do grabarza. Też nie wiem po co. Ale niech mu będzie. No i do szpitala na sekcję. Aha, jeszcze jakieś książki o... Jest to jakiś antykwariusz. Może on coś ma. Bo nie mam pomysłu. A, chłop handlarz? Może ma jakieś owoce? Albo coś takiego? Skąd masz mleko? Jest kwarantanna, nie widziałem krów. Nieważne. Nie. On nie ma. A nie, jest, jest arbus. Albo gruszka. Co jest tańsze? 5 za sztukę, 10 za sztukę. Dawaj jedną gruszkę. Żebym miał na ołtarz do Melitele. O co? Od ciebie bym chciał, jeśli masz o przekleństwach i przeklętych. Księga trwogi i obrzydzenia. Księga trwogi, upiory, potępieńcy, ornitoreptyle. Droga, z której się nie wraca. Ożywienie nieożywionego. Księga zwierząt. Otwory bagienne. Historia najnowsza, historia świata, bajki i plegdy, koniunkcja sfer, monstrum albo wiedźmin opisanie, przepowiednia i kliny. Historia Lary Doryn, przewodnik po Wyzimie, podstawy alchemii, zaproszenie do magii, medycyna sądowa. O, proszę bardzo, to na pewno. Zerikańskie owady i inne plugastwa. Z tego co wiem, to to też mi jest potrzebne. Kulty i religie, transmutacje, metamorfozy. Nie, to mi już niepotrzebne. Dobra, no to tak, od razu czytamy. Medycyna sądowa. Przeskroluję. Albo dobra, przeczytam. Zanim przystąpimy do sekcji, należy zebrać jak najwięcej informacji, które pomogą nam zinterpretować ślady na ciele. Dobrze wiedzieć, kim była ofiara i w jakich okolicznościach ją znaleziono. Należy przepytać świadków i skonsultować się, przepraszam, ze specjalistami. Umiejętnie przeprowadzona sekcja zwłok wyjaśnia niemal tyle, co rozmowa z ofiarą. Dowiadujemy się, kiedy nastąpił zgon, w jakich okolicznościach i co działo się z ciałem po śmierci. Możemy również pozyskać informacje o mordercy, narzędziu zbrodni i sposobie, w jaki zostało użyte. Przecięte skalpelem zwłoki są niczym otwarta księga. Zrozumieją ten, kto zagłębi się w szczegóły, dokładnie zbada każdą hipotezę. Okej. Okay. Zrykanie. Ojczyzna jadowitego bazyliszka zrodziła też inne plugawe stworzenia. Pośród nich chociażby pająki plamiste, tak wielkie, że łowią w swojej sieci elefanty oraz budzące grozę mufy tsetse. Wywołują one szczególne obrzydzenie, albowiem składają jajeczka w ciele ludzkim, zaś ich czerwie dojrzewają w głowie nosiciela. Mózg ofiary służy im za strawę, a kiedy poczwarki dojrzeją i zmienią się w dorosłe osobniki, ulatują z ciała poprzez oczodoły, z których uprzednio wyjadły gałki oczne. Takie inne plugastwa rodzi się w dalekiej Zerikanii. Bogom niech będą dzięki, że nie oglądamy podobnej ohydy w północnych królestwach. Dobra, teraz tak to wszystko już mogę sprzedać z powrotem. I spadamy. Gdzie teraz? Do Vincenta. Do Vincenta też jeszcze pogadać o sekcji. No i potem zdaje się do grabarza, żeby wydał mi ciało, którego zarzekał się, że na cmentarzu nie ma, więc nie wiem, czy czasem ta podróż na cmentarz nie będzie daremna, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Ktoś czuje, że chyba trzeba mu tam alkohol wydać i wtedy... O co chodzi? Wyda to ciało. Już wiem, co ci łączy, załatwisz mnie ciówkę, robisz czasami sekcję zwłok? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. No i wszystko jasne. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę.
W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. No sekcje to strata czasu. Wszystko to jest kurde. O co chodzi, fachowiec. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Aha. No dobrze. Sygnet straży miejskiej. A po cholerę mi ten sygnet. Dobra, to gdzie teraz mam iść? Do grabarza. Chociaż sprawdzę z czystej ciekawości. Czy... tego ciała już tutaj czasami nie ma. Też raczej być... co jest? Nie wejdę? Wejdę. Pewnie, że wejdę. Sygnet chyba mógłby mi być potrzebny też, żeby wejść do szpitala bez opłaty, ale no nie dało się tego zrobić wcześniej, tak mi się wydaje. Chory. Ciało powinno być tu i go nie ma. Dobra, ale to sprawdzimy tą gruszkę. No i proszę bardzo, mam już 8 cefir. 8? Tak? Już 8? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No faktycznie, jeszcze przed chwilą miałem chyba zdecydowanie mniej. No to jeszcze dwie, jedną Maloi Warden i jedna jest nie wiadomo gdzie. Dobra, drzwi wyjściowe, idziemy na cmentarz. Do grabarza. A propos cmentarzy i grabarzy, serdecznie polecam dzisiaj o 18:00. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, rzuciłem film z gry Graveyard Keeper właśnie o byciu zarządcą cmentarza. Serdecznie polecam, bardzo fajna, humorystyczna i... nie, źle poszedłem. I dość, myślę, oryginalna gierka, więc koniecznie do obejrzenia. Odcinek wyszedł mi dłuższy, bo się tak strasznie wkręciłem, że nie mogłem przerwać tak w połowie. Dobra, zbliżamy się już do grabarza. Ciekawe, co powie teraz, bo wcześniej powiedział, że nie mam tutaj wcale takiego ciała, o jakim mówisz. A teraz chyba już nagle jest, co? Chcę wejść, czy mógłbyś udostępnić ciało więźnia do sekcji? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Kuźwa, musi być krasnoludzka, ja pierdziele. No nie mam, nie? Mam przynieść grabarzowi flaszkę wódki, no ale nie może być byle jaka. Musi być ten trójniak czy coś takiego. Żołnierski bimber może być? Nie ma to jak niezły trunek. Nie musiała być krasnoludzka. Dobra. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. No Jezu, serio? Znowu muszę do wieczora czekać? Muszę przyjść do szpitala o północy. Chryste, panie, gdzie tam najbliżej? Gdzie najbliżej szpitala mogę się przespać? W karczmie, u Kalksztajna i Talara. No, Talara jest chyba najbliżej. Dobra, myślę, że zrobimy sekcję i będziemy kończyć. Tak by mi tutaj mój stoper wskazywał. Chciałem sobie ustawić stoper, bo jak tak patrzę na zegarek, który tutaj też obok stoi, to nigdy mi nie wychodzi, żeby się zmieścić w 30 minutach. Zawsze tam przeciągnę 10 albo nawet 15, więc... a teraz myślę, że się zmieszczę. Dobra. Szybciutko do Talara. Przespać. To jemu chyba nie mogę powiedzieć, że mam dowód jego niewinności. To wszystko wyjdzie dopiero po sekcji, więc... mam nadzieję, że posypią się i punkty doświadczenia, i może też jakieś pieniądze. Też by było fajnie. I on cały czas śpi, non-stop śpi. To jest robota. Dobra. Odpocznę chwilę. Do północy. I lecimy do szpitala. Mam nadzieję, że Shani już tam będzie, że nie będę musiał iść do Shani i powiedzieć, ej, mam zwłoki, chodź. A nie, przepraszam, Talar nie śpi w nocy. No to... ciekawy tryb życia. My też wolę
robić cokolwiek w nocy. Taki się czuję bardziej zmotywowany i bardziej kreatywny. Fajnie by było nagrywać gry w nocy, chociaż... Za mało mi płacą. Raczej kreatywności w tym niewiele. O, montować, właśnie, montować filmy w nocy. Może by mi ciekawsze pomysły do głowy przychodziły. No dobra, Szani już tu na szczęście jest. Ja sobie zapiszę. Jeszcze tylko, żeby na pewno mieć pewność, że sekcję przeprowadzę tak, jak mam ją przeprowadzić, bo pamiętam, jak trzeba ją przeprowadzić. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy. Znaczy, pamiętam efekt, jaki chcę osiągnąć, ale nie pamiętam dokładnie, jak ją przeprowadzić. Zaraz zaczynamy. Aha, nie możemy już? O, jeszcze sprawdzę, co jest w kufrze. Jest przydatnego. Kulty i religie Nordlingów. Dawaj, na sprzedaż. Dobra, resztę nie chcę. Już możemy? Dobra. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna. Obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Szani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej. To kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Zobacz, takie rany, wyssane szpiktr, pojadę. Co o tym myślisz? Co o tym myślisz? Ta informacja nam niewiele daje. To mogły być gule, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Sztylet skrytobójcy, ludzie paraniny. Coś tu nie gra. Zobacz, jak ma wykręconą głowę i wykrzywione dłonie. Wewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Nie wiem, jak myślisz, co to znaczy? Jak myślisz? Co to znaczy? Nic. Każdy może kupić broń i pociachać kogoś w ten sposób. Sztylet skrytobójcy, coś tu nie gra. Napięte mięśnie karku i dłoni. Wkręconą głowę i wykrzywione dłonie. No to zwróćmy uwagę na głowę. Coś tu nie gra. Zobacz, jak ma wykręconą głowę i wykrzywione dłonie. Rzeczywiście. Rany, które odniósł, tego nie tłumaczą. Miał jakiś atak spazmów? Żadne z wcześniejszych objawów tego nie zapowiadały. Może trucizna. Ale dlaczego ktoś miałby go potem zasztyletować? Zaraz się przekonamy. Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. No dobrze, wiemy, że nie zabito go bronią. Od czego zaczynamy? Płuca, serce, wątrobę. No ja bym zaczął od głowy na przykład. Płuca, serce. Ty wybieraj. No zobaczmy płuca. Obejrzyjmy płuca. Jak przypuszczałam, brak odmy, czyli nie zginął od ran kłutych. Serce? Obejrzyjmy serce. Aorta została odcięta od serca, ale widzę, że wylew wewnętrzny jest bardzo mały. Czyli serce nie biło już od dawna. Dokładnie, ktoś zasztyletował trupa. Okej. Wątroba? Obejrzyjmy wątrobę. Tak, jak się spodziewałam. Jest całkiem marska. Silna trucizna niszcząca układ nerwowy. Praktycznie niedostępna. A dla alchemika? Zdolny alchemik nie powinien mieć z tym problemu. Szani, potrzebuję dowodów. Zaraz ci je dam. Trucizny alchemiczne powodują dość charakterystyczne zmiany. Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że dobrze prowadzę tą rozmowę. Zajrzyjmy do jamy ustnej Denata. Jak widać, język został brutalnie wycięty. Sprawca nie usunął jednak całej zaczernionej tkanki. Zaczernionej? Tak. Trucizna spowodowała martwicę języka, więc sprawca go usunął. Czyli mamy pewność. Zabójcą jest uzdolniony alchemik. No nie, ale kiepski tak miał chirurg. Być. Kalkstein. Starał się zrzucić winę na bandytów, ale nie przewidział profesjonalnej sekcji. Dzięki, Szani. Mam dowody, których potrzebowałem. To dobrze, lecę z nóg. Nie, no to nie o to chodziło. Już po sekcji. Muszę wziąć kombinę. Do zobaczenia teraz. Nie, jeszcze wczytujemy, bo to nie tak miało być. Nie tak miała ta sekcja pójść. No i mam wrażenie, że jeszcze nie pogadałem z kimś, z kim bym musiał pogadać, żeby się dowiedzieć tego, czego dowiedzieć bym się chciał. Dobra.
Tak. Zaczynajmy. Nie wiem, może inne opcje dialogowe muszę wybierać. Dobra, to będzie. No dalej, zaczynajmy. Zaraz zaczynamy. No, może już zaczniemy, co? Zaraz zaczynamy. Wyste, panie, dalej. Zaraz zaczynamy. Dobra. Wcześniej zajrzałem sobie w kufer i mogliśmy zaczynać. No. Dobra. Wilkołak, człowiek, wyssany szpik kostny to trupojady. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Okej. Okay. Wyssany szpik kostny to trupojady. Wyssany szpik kostny to trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. No dobra. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również... Dobra, to już gadaliśmy. Zobaczymy to, bo tego nie wziąłem ostatnio. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśni karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. No, tylko mi chodzi o to, żeby zbadać mózg, którego tam już nie ma. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. O, chyba idzie dobrze. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. No nie. Coś mi tu nie gra. O, właśnie. Coś mi tu nie gra. Udało się. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. No, i o to mi chodziło. Pięknie. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rykańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikanii, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. No, wszystko Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikanii pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. No i proszę bardzo, perfekcyjna sekcja, prawie za pierwszym razem. Dobra, już widzę, że przeciągnąłem o parę minut, moje 30 minut, także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!